Cześć, witajcie. Dzisiaj spotykamy się, ponieważ polski oddział Samsunga urządził nam spotkanie z Galaxy Z Fold 2, nowym składanym smartfonem. Była to świetna okazja do bliższego przyjrzenia się urządzeniu i do wypróbowania jego funkcji. Tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest odmieniony wygląd Folda. Teraz telefon zdecydowanie zyskał na urodzie. Jest odrobinę cieńszy od poprzednika, ale nie razi już szerokim obramowaniem zewnętrznego wyświetlacza. Ekran zajmuje teraz już niemal całą połówkę obudowy. Jest to Super AMOLEDowa matryca o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 2260x816 pikseli przy standardowej częstotliwości odświeżania. Wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz także urósł. Według producenta jest o 12% większy, a jego ramki o 27% mniejsze. Matryca Dynamic AMOLED ma przekątną 7,6 cala i rozdzielczość 2208x1768 pikseli. Do tego mamy odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz powłokę z materiału Ultra Thin Glass. To ten sam materiał, który poznaliśmy już za sprawą Samsunga Galaxy Z Flip. Dzięki zastosowaniu tego materiału wyświetlacz powinien być trwalszy, odporniejszy. Ekran osiąga maksymalną jasność do 900 nitów, a taka typowa, stała, zwykła to 700 nit. Z narożnika wewnętrznego elastycznego ekranu zniknął duży szpecący notch. Teraz ustąpił on miejsce otworkowi na aparat do selfie. Niestety, wciąż widać i czuć pod palcem załamanie w miejscu, w którym ekran się składa, ale okazuje się, że można tę cechę zgrabnie ograć. O tym za momencie. Samsung zmodyfikował również zawias telefonu. Teraz ma on lepsze uszczelnienia, pracuje pewniej. Zawias ten umożliwia, podobnie jak w modelu Galaxy Z Flip, ustawienie telefonu w pozycji półotwartej, tak jakby laptopa. Wówczas dolna część ekranu może na przykład wyświetlać nam klawiaturę, a na górnej mamy pole tekstowe. Podobnie na górnej części obudowy może być pokazywany na przykład film albo gra, a na dolnej pole sterowania. Możliwości tutaj jest sporo, a to załamanie ekranu tworzy wtedy naturalną linię podziału, czyli jednak na coś się przydaje. Oczywiście tak jak w poprzednim modelu, na tym dużym elastycznym ekranie możemy również uzyskiwać podział pomiędzy trzema różnymi aplikacjami. Możemy sobie korzystać również z funkcji przenoszenia aplikacji pomiędzy ekranami. Coś zaczynamy robić na tym małym zewnętrznym ekranie, otwieramy obudowę, wszystko co tam zaczęliśmy przechodzi nam bezbłędnie na duży ekran. No i oczywiście odwrotnie też, zaczynamy na dużym ekranie, potrzebujemy jednak pewnie chwycić telefon, składamy go i mamy to samo na mniejszym wyświetlaczu zewnętrznym. Co ważne, oprogramowanie rozpoznaje, czy chcemy otworzyć całkowicie telefon i przerzuca aplikację, czy też chcemy ustawić go w pozycji laptopowej. Dodatkowo, możemy też przełączać widok aplikacji pomiędzy typem smartfonowym albo tabletowym. Przewidziana taką możliwość. Oczywiście w tym drugim przypadku zadbano o optymalizację wyglądu najpopularniejszych aplikacji, jak na przykład Facebook czy YouTube. Oczywiście Samsung dostarcza też pełen pakiet aplikacji Microsoftu, pozwalających docenić zalety tego dużego rozkładanego ekranu. O sprawną obsługę aplikacji dba procesor Snapdragon 865+, wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej DDR5 i 256 GB pamięci UFS 3.1. Mocy zatem nie zabraknie, ale użytkownicy gromadzący mnóstwo dużych plików będą pewnie rozczarowani brakiem miejsca na kartę microSD. Nie zabrakło żadnego z istotnych interfejsów łączności, są nawet głośniki stereo z technologią Dolby Atmos i znakiem AKG. Smartfon może obsługiwać fizyczne oraz wirtualne karty SIM w trybie dualnym, no i oczywiście działa w 5G. Galaxy Z Fold otrzymał dwuczęściowy akumulator o łącznej pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 25W oraz ładowaniem bezprzewodowym 11W. Do tego mamy oczywiście ładowanie zwrotne, czyli możliwość doładowania np. słuchawek z telefonu, tudzież drugiego smartfona. Akumulator nieprzypadkowo jest podzielony. Chodzi o to, żeby zapewnić idealne wyważenie obu części obudowy. Czytnik linii papilarnych pozostał natomiast klasyczny i jest umieszczony na boku obudowy. Jest całkiem wygodny w użyciu. Pytanie, czy okaże się także bezbłędny tak na co dzień. W superflagowcu nie mogły zabraknąć solidnych aparatów fotograficznych. Z tyłu mamy trzy moduły. Wszystkie, co ciekawe, mają po 12 megapikseli, ale różne zadania. Główny moduł ma jasny obiektyw z przysłoną 1.8 i optyczną stabilizacją obrazu. Z kolei drugi współpracuje z teleobiektywem dającym bezstratne zbliżenie 3 razy i wyposażony w przysłonę 2.4. Ostatni dla odmiany robi zdjęcia szerokokątne obiektywem z przysłoną 2.2. W Galaxy Z Fold 2 znajdziemy też dwa aparaty do selfie. Jeden nad zewnętrznym ekranem, a drugi w otworku wewnętrznego elastycznego wyświetlacza. Oba są takie same, mają po 10 megapikseli i przysłonę 2.2. W aparatach fotograficznych znajdziemy sporo dodatkowych funkcji.
Pojawiła się na przykład opcja wygodnego wykonywania selfie za pomocą głównego aparatu przy rozłożeniu telefonu. Mamy też różne opcje znane z wcześniejszych flagowych modeli Samsunga, chociażby z Note 20. Są to takie funkcje jak chociażby jedno ujęcie, czy profesjonalny, manualny tryb filmowania. Ciekawostką jest automatyczne kadrowanie obrazu podczas filmowania. Telefon wówczas śledzi postać znajdującą się w kadrze. To całkiem fajne rozwiązanie, podejrzewam, dla wideoblogerów. A jakie wrażenie robi na mnie nowy Fold? Prawdę mówiąc, trochę mniejsze niż pierwszy model, no bo już nie ma tego efektu zaskoczenia, tego efektu nowości. Ale Galaxy Z Fold 2 cieszy za to rewelacyjnym wyglądem, naprawdę wygląda super i jeszcze większą powierzchnią obu wyświetlaczy. Oczywiście oba wyświetlacze zapewniają teraz jeszcze lepszą jakość obrazu. Dzięki możliwości pracy w trybie mikrolaptopa telefon jest zdecydowanie bardziej praktyczny. Podejrzewam też, że będzie solidniejszy niż poprzednik, ale to wszystko oczywiście pokażą dopiero dłuższe testy. Byłbym zapomniał, nowy Fold jest też tańszy od poprzednika, kosztuje już tylko 8799 zł. No, mnie chyba przyjdzie poczekać na Folda 10, jak tak będzie spadek cen postępował. Niemniej urządzenie, choć wciąż pozostaje kosztownym gadżetem, jest naprawdę warte uwagi i nawet jeśli sobie go nie możemy kupić, to mimo wszystko jednak warto na niego popatrzeć. I na tym kończymy nasze spotkanie z drugim Galaxy Foldem i oczywiście już dziś zapraszam Was na recenzję tego modelu, ale nie powiem Wam jeszcze, kiedy ona się ukaże. Do zobaczenia, cześć!